Jakoż po wszystkich izbach panował mruk wielki, roznoszono potrawy, sztućce i butelki. Mężczyźni tak jak weszli, w swych zielonych strojach, z talerzami, szklankami, chodząc po pokojach, jedli, pili lub wsparci na okien uszakach, rozprawiali o flintach, hartach i szarakach. Podkomorstwo i sędzia przy stole, a w kątku panny szeptały z sobą. Nie było porządku, jaki się przy obiadach i wieczerzach chowa. Była to w staropolskim domu moda nowa. Przy śniadaniach pan sędzia, choć nierad, pozwalał na taki nieporządek, lecz go nie pochwalał. Różne też były dla dam i mężczyzn potrawy. Tu roznoszono tace z całą służbą kawy, tace ogromne, w kwiaty ślicznie malowane, na nich kurzące wonnie imbryki blaszane i z porcelany saskiej złote filiżanki. Przy każdej garnuszeczek małe do śmietanki, takiej kawy, jak w Polsce, nie ma w żadnym kraju. W Polsce, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju, jest do robienia kawy osobna niewiasta. Nazywa się kawiarka. Ta sprowadza z miasta lub z Wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku i zna tajne sposoby gotowania trunku, który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach mąki i gęstość miodowego płynu. Wiadomo, czym dla kawy jest dobra śmietana. Na wsi nie trudno o nią, bo kawiarka z rana, przystawiwszy imbryki, odwiedza mleczarnię i sama lekko, świeży na biały kwiat garnie, do każdej filiżanki w ozdobny garnuszek, aby każdą z nich ubrać w ozdobny kożuszek. Panie starsze, już wcześniej wstawszy, piły kawę, teraz drugą dla siebie zrobiły potrawę z gorącego, śmietaną mielonego piwa, w którym twaróg gruzłami posiekany pływa. Zaś dla mężczyzn wędliny leżą do wyboru. Półgęski, tłuste, kumpie, skrzydliki ozoru, wszystkie wyborne, wszystkie sposobem domowym, uwędzone w kominie dymem jałowcowym. W końcu wniesiono zrazy na ostatnie danie, takie bywało w domu sędziego śniadanie. We dwóch izbach dwa różne skupiły się grona. Starszyzna przy stoliku małym zgromadzona mówiła o sposobach nowych gospodarskich, o nowych, coraz droższych ukazach cesarskich. Podkomorze krążące o wojnie pogłoski oceniał i wyciągał polityczne wnioski. Panna wojska, włożywszy okulary sine, zabawiała kabałą z kart podkomorzyną. W drugiej izbie toczyła młodzież rzecz o głowach, w spokojniejszych i cichszych niż zwykle rozmowach. Bo asesor i rejent, oba mówcy wielcy, pierwsi znawcy myślistwa i najlepsi strzelcy, siedzieli przeciw sobie mrukliwi i gniewni. Oba dobrze poszczuli, oba byli pewni zwycięstwa swoich hartów, gdy pośród równiny znalazł się zagon chłopskiej niezrzętej jarzyny. Tam wpadł zając, już kusy, już sokół i go imał, gdy sędzia dojeżdżaczy na miedzy zatrzymał. Musieli być posłuszni, chociaż w wielkim gniewie psy powróciły same i nikt pewnie nie wie, czy zwierz uszedł, czy wzięty. Nikt zgadnąć nie zdoła, czy wpadł w paszczę kusego, czyli też sokoła, czyli obydwu razem. Różnie sądzą strony i spór na dalsze czasy trwał nierozstrzygniony.